Hej, z tej strony Deko i kontynuujemy przygodę w Satysfactory. Mam nadzieję, że dźwięk audio jest ok, bo Windows coś mi poprzestawiał z czułością, głośnością przechwytywania dźwięku, więc się zastanawiam, czy jest ok, czy nie jest ok. I chyba po prostu będę musiał przejść na inny system przechwytywania dźwięku, który będzie niezależny od Windowsa. A mam taką możliwość, ale to już od następnego odcinka z jakiejś innej gry. Tutaj już nie będę kombinował. No i tak, jak widzicie, tutaj pozmieniałem znacznie teren. I to był jakiś mój taki pierwotny pomysł, żeby wszystkie taśmociągi, w sumie większość taśmociągów, gdzieś ukryć w jakichś szczelinach, w jakichś miejscach. Tylko się zastanawiam, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem. No bo zobaczcie, jak to dużo lepiej wygląda. No a tutaj ten taśmociąg jest zmieniony, bo on wcześniej gdzieś tutaj zakręcał, tu coś robił. Ten taśmociąg zrobiłem w ten sposób, że tu nam wpada, pod spodem taśmociąg leci, wpada nam tutaj. Jak będę potrzebował elementy wytwarzane z tej strony, no to ja je wolę mieć już wzięte i przypuszczone w ten dłuższy transfer. A na pewno będę potrzebował, zwłaszcza procesor neuronowo-kwantowy. I tutaj kryształ ciemnej materii też będę potrzebował, więc to gdzieś tam będzie nam potrzebne. Tu mógłbym też puścić taśmociąg pod ziemią, ale myślę, że takie odgrodzenie produkcji tej od tej sobie byśmy zrobili taśmociągiem. Tutaj mam jeszcze potencjał, żeby pójść jeszcze w tą stronę, ten taśmociąg gdzieś tutaj zakręcić, więc jest też fajnie to przemyślane tym razem przeze mnie. Więc teraz tak. To by było chyba na tyle zmian, które mam tutaj wprowadzone. A, jeszcze ten węgiel tutaj wziąłem. Tutaj nie mam prądu, ale to właśnie tak to widać. Nadprodukcja wysyła w ten prawy kontener. O, i widzę, że tamten mi nie za bardzo chce puścić. Może zwiększymy produkcję tych diamentów. Do 60. Skoro tam jest taka nadprodukcja, tutaj też mamy sporą nadprodukcję, którą powoli ruszam. To bym tylko te krzaki wyciął. Niech to trochę tak, wiecie, ładnie wygląda. Ten niech zostanie. A, ale tego jeszcze musimy wyciąć. Okej. Okay. No i tutaj już mamy zdecydowanie ładniejszy teren. No i jest kolejny etap. Potrzebujemy kolejny koder kwantowy. Ja bym to sobie dodał do listy zadań. To możemy wyczyścić. Okej. Okay. Celnie gdzieś tam i przyświeca co i jak. A teraz tak, potrzebujemy koder kwantowy. Tu jest tak bliziutko tam. Ja bym tutaj nie chciał tak bliziutko mieć. I co ja chciałem tu produkować? Serwery rozszerzające. Generator pola magnetycznego jako pierwszy. Okej, okay, tu będziemy musieli to usunąć.
zrobimy taki zawijas, żeby w razie co może tam gdzieś to wysłać, ale jeszcze musimy tutaj połączyć. I teraz tak, nadprodukcja. I tutaj kryształ ciemnej materii. Element pierwszy. Nadprodukcja. Tu powinien iść zwykły oscylator kryształowy. I jeszcze blacha z duraluminium. Okej. Okay. Surowce nam powoli przejeżdżają. Ale ten serwer, to ja myślę, że jeden by był odpowiedni. Tu możemy przetwarzać pozostałość ciemnej materii. Którą mamy też generowaną tutaj. 25,75. Ale to sporo więcej diamentów pójdzie nam. Ale jak mus, to mus. Ja chcę tylko jeden. I zbudzono materię fotonową. Jej potrzebujemy 25. Róbmy tutaj 50. Ona jest puszczona tędy. Szkoda, że ja nie mogę do tego dać od razu kolanka, bo to by było dużo fajniejsze. To zrobimy może w ten sposób. Czemu ja nie mogę tego zrobić? No właśnie, w ten sposób chciałem. Dobra. Myślałem, żeby to zrobić dołem. Ale chyba ostatecznie nie będę tego robił dołem. Ma to podłączenie do prądu. Z ciekawości tutaj. Dobra, to możemy podłączyć tu. Nie będzie nam wadziło aż tak mocno. W 50 robimy, więc to niech tam się to wytwarza. Miałem tu robić oscylator superpozycyjny. Nie miałem tutaj robić serwera rozszerzającego SI, bo ja nie mam tych oscylatorów. Ajajaj. To robimy to inaczej. Skoro ja nie robię tych oscylatorów, tylko tu mamy zrobione już serwery, to nawet lepiej się stało, że tutaj to zrobiłem. Bo mianowicie teraz tak, oscylator superpozycyjny chyba gdzieś tu był. Nie, był zwykły. No niech tutaj będzie superpozycyjny. Generator pola magnetycznego. Okej. Okay. I procesor neuronowo-kwantowy. Tutaj jeszcze byśmy dali. Dobra. I to powinniśmy mieć już gotowe. Tylko jeszcze nie wiem, co z tą pozostałą materią ciemną. A, tutaj miało być dołączone do tego zbiornika. Okej. Tylko to puścimy już sobie dołem. Ale to może nie w tej chwili. Bo ja potrzebuję jeszcze jedno. Koder kwantowy. Zastanawiam się, czy ja przepuszczę tu ładnie taśmociąg. To jest co? To jest łącznik taśmociągu. Dobra, połączyłem to. Tutaj jest wysyłanie taśmociągu. Zrobiłem to dołem.
pod spodem nikt nam nie będzie zaglądał, jak tam wygląda, więc nawet nie będę wam pokazywał, bo lepiej nie. Chyba, że naprawdę będziecie chcieli zobaczyć, jak to zrobiłem na dole, no to co innego. Ale potrzebujemy robić oscylator superpozycyjny sztuk jedną. Teraz tak, ja sobie podłączę tu taśmociągi. Okej. Blacha z duraluminium, tak? Tak. Następna będzie oscylator kryształowy. Czyli to są te nasze, które już robimy. Nam dojechał jakiś. Jeszcze potrzebujemy kryształy ciemnej energii. Materii, przepraszam bardzo. I zbudzoną materię fotonową. A zbudzona materia fotonowa to jest to. Tutaj sobie zwiększymy do 75. Pomożemy. I tutaj zrobimy tak, że połączymy... No właśnie, jak to połączymy? Dobra, połączmy może faktycznie to jakoś krzywizną. Na razie. Później się pomyśli może co i jak dalej. I robimy 25 materii. Ciemnej. Czyli jakbym chciał przetwarzać 50, to potrzebujemy robić 10. Ale będziemy robili 15. Okej, ponownie to jest zrobione. Trochę na dziko, ale w każdym bądź razie przetwarzamy 100% tego, co robimy. I wiecie co? Ja bym połączył. Potrzebujemy więcej oscylatorów kryształowych, tak mi się wydaje. Ja dorzucę te 3, co mam. Kryształy ciemnej materii będą już robione w wystarczającej ilości. Bo jak to nam ruszy, to automatycznie ruszy nam ten. A, tu już kilka takich zrobionych wyjechało, nawet nie zauważyłem kiedy. Ale w każdym bądź razie mamy już robione serwery rozszerzające SI. Ile my tego potrzebujemy? Procesorów 1 na minutę, a tutaj robimy je. Tutaj też robimy 1 na minutę. Fajnie by było robić 2. I ja podejrzewam, za szybko to włączyłem. Tak. Dobra, wiecie co? Docelowo zostawimy 1, ale potrzebuję ściągnąć sobie 100 ich dla siebie. Mam 60 chyba 9. Bo na następny etap co będziemy potrzebowali? Te oscylatorki. No to taki kolejny etap mamy zaliczony. To robimy i w zasadzie tylko zostaną nam fiksony. Tylko fiksonów bez komórki osobliwości nie zrobimy, której jeszcze nie mogę produkować. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest dobrze wyliczone. Do fiksona też potrzebujemy mieć komórkę osobliwości. Potrzebujemy produkować 200 ciemnej materii. Żeby mieć 10 fiksonów. Odpady plutonu już robimy. Tylko ja chyba nie mam 10, więc tutaj będzie 20 jakieś nam potrzebne. Ale tutaj nie będę raczej chciał nic zmieniać, więc to tak sobie zostanie. 20 sztuk tych neuronowych bym potrzebował jeszcze. I jakbyśmy w sumie ten cel oddali, to ja bym mógł pójść na poszukiwania Summerlopsów i tak dalej.
O, nagle mamy paliwa, pełny zbiornik. W międzyczasie w oczekiwaniu na te neuronowe zacząłem się tutaj bawić, żeby to też porządkować, ten rurociągi, taśmociągi i tak dalej. No i to wygląda zdecydowanie lepiej niż to, co było. Więc tutaj te 10 będzie zapełnione. Bo my 10 robiliśmy w którymś z tych budynków, dokładnie w tym. My każdy robi 10. Nie, ten jeden miał 4,6. To czekaj, ale 4,6 wykorzystywałem. Czy ja podniosłem tutaj produkcję prochu bezdymnego? Już nawet nie wiem. Ale w każdym bądź razie to mi się zdecydowanie bardziej podoba, co jest teraz zrobione. Jak będą zapasy, to będą się to nam tutaj kolekcjonowały. Aczkolwiek zastanawiam się, co zrobić z tym paliwem rakietowym, bo nie jest kolorowo. Obawiam się, że jak podłączę znowu tutaj te dwa generatory, boję się, że jak tutaj po podłączeniu tamtych dwóch generatorów zacznie mi tutaj paliwa brakować, to nie będzie kolorowo, bo póki co zużywamy zapasy, które tutaj mieliśmy skolekcjonowane z tych maszyn, bo tutaj robiliśmy nadprodukcję i mnie to trochę martwi. Chyba że błędem jest podłączać dwa, a wystarczy podłączyć tylko jeden, który by nam ten problem rozwiązał. Ale to się też będę później martwił tym. Tu z jednej strony ten na podwyższeniu jeden też fajnie działa, bo wtedy w pełni wykorzystuje ten jeden budynek. Teraz tego wam nie pokażę, ale po prostu to, co miało być nadmiarem, nie jest nadmiarem dla tego. To znaczy ten nadmiar, który ten przepełni, to dopiero po przepełnieniu tego zbiornika poleci do tego. I to też fajnie jest zrobione. Tak całkiem takie, wiecie, nie wiadomo skąd rozwiązanie, więc mi się podoba. A, bo tutaj wychodzą te prochy i nieprochy. Dobra, już się zastanawiałem, o co tam chodzi. No jak robimy wszystko w jeden, to ja chyba wszystko w jeden puszczę. No i to już jakoś wygląda niż to, co było tutaj zrobione. Ale to się jednak zrobię takie małe odciążenie tego jednego taśmociągu, choć nie, w sumie nie powinienem aż tak mocno obciążać, ale myślę, że wygląda to dużo lepiej niż było. Zwłaszcza, że tutaj mamy dużo wolnej przestrzeni jeszcze na jakieś inne rzeczy. Choć fajnie te taśmociągi wyglądały takie, wiecie, długie. Ale zostawimy to już w ten sposób. No i tutaj też ten nadmiar, jak będzie, no to zostanie zużyty przez te nasze maszyny. I w razie co zawsze możemy tutaj dostawić jeszcze z jedną, dwie. A tutaj nie widać, żeby mi to schodziło, te paliwo stąd. Być może jeszcze mamy tutaj nadmiar. No, mamy. I to jego sporo nadmiaru. To jest dla mnie niezrozumiałe. Bo wcześniej nam wszystko przepalało i nic nie dostawało. Ale to jest być może jeszcze tym spowodowane, że my dość sporo jeszcze tutaj mamy tego paliwa. Więc ja jeszcze nie zamierzam tego korygować. Czemu to było prosto?
Złożona materia fotonowa. Zapomniałem o niej, że jej może brakować. Okej, okay, tutaj też mamy nadmiar, bo tutaj jest 25. I w sumie tutaj było jeszcze trochę... Tu mamy to jest zwiększone i to jest też ten problem. Dobra, czyli to było jednak błędem przestawianie na 2, bo to nam dość sporo namieszało. I to aż za dużo. Muszę po prostu to rozłączyć tutaj i chwilę sobie poczekać, bo już nam brakuje dosłownie 7. Wsunąłem taśmociąg, który tutaj prowadził do tego kontenerka. Już był mi zbędny przy tych wiertnicach klasy trzeciej. Te wiertnice chcę sobie tak sprawdzić z ciekawości. To też możemy usunąć. Już nie potrzebujemy takich schodów, skoro mamy szybowanie. Ja nie zostaną. To robiłem więcej baterii. Tu ten cały rządek więcej jest dorzucony. Tutaj tylko jeszcze muszę fundamencik jeden dostawić i jest zdecydowanie ładniej. I to nam dało 25% więcej na ładowaniu. Więc my tutaj mamy 100 MWh, tak? Czyli każda ta linia ma zgromadzone 100 MWh. Tylko jak to się przelicza? Ogółem mamy 5200 MWh, 1300 MWh znaczy ładowania. Tylko nie wiem jak to przeliczyć. Na ile by nam to zatrzymało? No i muszę powiedzieć, że z tym taśmociągiem całkiem fajnie wybrnąłem, żeby to jakoś dalej ten budynek potoczyć. I fajnie się złożyło z tymi dwoma kolejnymi. Mam pomysł. Tylko się obawiam, że to będzie za długie i mi się to nie uda zrobić. No właśnie. Ale w sumie mogłem spróbować. Trudno, nie robimy. Bo może czekajcie. Jeszcze jeden pomysł mam. No i chyba zdecydowanie lepiej to wygląda, niż to wcześniej wyglądało. To jedynie bym usunął stąd, żeby to tak nie szpeciło nam. Z tej strony w sumie też. Myślę, że to dużo lepiej wygląda. No i tak. Mamy zrobione schematy Fixita klasy trzeciej. Milestone reached. The Blueprint Designer Mark III allows for 20% increased blueprint size in all dimensions, for an overall 71.2% increase in volume. Sadly, I doubt we will see equivalent increases in your efficiency. Kapsuła wróci nam za 15 minut. Więc przez 15 minut nie mamy jak i co robić. Nawet nie wiem, jak tego znieść nam. Bo kapsuła by musiała nam wrócić. Potrzebujemy 100 oscylatorków dla naszych potrzeb tylko. Więc te serwery, czy co to jest? Mianowicie to. To ja chyba nam wyłączę na ten moment. Wyłączymy produkcję tego.
i zostawiamy same oscylatory superpozycyjne. Najgorsze w tym wszystkim jest teraz to, że ja nawet jakbym chciał iść na ekspedycję, to nie jestem za bardzo w stanie. Zbieram każdy surowiec, żeby zawsze był chociażby jeden slocik dla mnie. Bo jak będę potrzebował coś do otwarcia dysku, a wiem, że to produkuje, a nie będę tego miał, to nie było to by to dla mnie przyjemne. Więc wolę mieć w tych schowkach pochowane wszystko. Choćby małej ilości. Weźmy sobie kupić coś za kupony może. Skoro ekspedycji nie robimy. Z architektury coś nam brakuje? Z architektury wszystko mamy. Ze ścian? Ze ścian wszystko mamy. Fundamenty. O, tutaj nam jeszcze sporo brakuje do kupienia. Kupmy. Tak, żeby wiecie, widzieć, że wszystko mamy, że wszystko posiadamy. Stylizator. Materiały dachu, smołowany dach i tak dalej. Dobra, kupujemy wszystko. Sort liczb. Jakieś tam też sobie kupimy, jakieś malowidła. To też będzie w pewnym sensie takim, wiecie, rozwój nam da. 91, proszę bardzo, kupujemy. Organizacja. Bierzemy billboardy. Reflektory, latarnie jakieś, skrzyneczki też. Stać nas jeszcze? Stać, bo 18 to kosztuje. If you sense your productivity slipping when it gets dark, don't worry, this is perfectly natural. Fortunately, fix-it lights allow you to never experience wasteful darkness ever again. Zostało mi 5 kuponów. Ale to nie wiem, czy chcę je zużywać. I jest to ja po prostu przerzucę do magazynu. Niech sobie leżą awaryjnie. Zawsze. Bo te wszystkie rzeczy już posiadamy. Części nie kupujemy, wyposażenia nie kupujemy, bo to jest zużywalne. Wow, to jest aż takie wielkie. Okej. Okay. Mógłbym sobie oznaczyć, co gdzie jest zrobione i bym wtedy nie musiał się zastanawiać. A, właśnie tego chciałem fixita jeszcze zrobić. Do schematów największego. Wszystko mam poza neuronami. Więc kolejna kwestia jest taka, że neurony by się musieli zebrać. To jest produkcja wstrzymana.
Przesunąłem to troszkę bardziej w lewo. Tak, żeby jak najmniej mi tutaj na tą zieleń nachodziło. I myślę, że ten cel jest zrobiony. I niech to sobie tutaj stoi. To wykorzystam albo nie wykorzystam. To już tam, wiecie. Najmniejszy problem. Najważniejsze, że mamy ten obiekt postawiony. I z czasem wykorzystamy go. Tutaj mi chyba ewidentnie brakuje oscylatora. Choć niedawno co sprawdzałem, to było 70%, więc... ciężko stwierdzić. Brakuje oscylatorów. To jeszcze to byśmy zrobili w tym odcinku. A do 100 trochę pozbieramy tego. Nawet jakbym chciał zwiększyć produkcję oscylatorów, to mi brakuje odłamków, bo tutaj wrzuciłem odłamek, żeby 7,5 produkować, ale to nam nie wyciągnie. Bo tutaj też musiałem dorzucić odłamek, choć mógłbym to rozdzielić na dwa budynki. To jeden odłamek bym odzyskał. Okej. Nie potrzebuję 50, tylko potrzebujemy 25. I tak chyba będzie 100, nie? Tak. I zróbmy to po staremu. Jeszcze nie tak to postawiłem. No i tak, śruby mamy. Żelazne płyty. Tu jest 30 na 30, 30 na 30, czyli... nad tym jednym odłamkiem nic nie skuram. W tym miejscu. Trzydzieści kabli robię. A 30 to jest na dwa budynki, a tu potrzebujemy aż 14. Dobra, tyle ile jest zapasu, to może niech tyle nam robi. I po prostu to niech tak zostanie. Więc musimy poszukać tych wszystkich rzeczy, czyli ślimaków między innymi. 18,27 to da radę. Z tym nie ma problemu. Tą krzemionkę sobie mam tak dziwnie puszczoną. I niepotrzebną tutaj. Mógłbym odzyskać dwa odłamki. I tak zróbmy. Tu zamiast krzemionki niech się robi kryształ kwarcu. 45 by było robione. Rakiety z napędem termicznym na razie bym wyłączył. Na razie nie są nigdzie używane, ale to nam uwolni silniki, które będziemy tutaj potrzebowali. I one potrzebują jedną recepturę, być może. Do tego nowego surowca, który jest tutaj. Balistyczny napęd na świetny. I bardzo możliwe, że tutaj będą potrzebne te turbosilniki. Więc bardzo chętnie bym je wykorzystał.
No i ta komórka osobliwości. To jest ostatni, a nasz etap. Więc my się zbliżamy do ukończenia satysfaktory. I co dalej? Co potem? Co wtedy zrobimy? Ale myślę, że wtedy wkroczy seria z Planet Crafter. Czy te oscylatory 0,5 nam coś zmieniają? To jest też interesujące. No nic, kolejny odcinek na pewno musi już być z eksploracji, bo potrzebujemy ślimaki, potrzebujemy smerlopsy, potrzebujemy kule Mercera, żeby dokończyć tutaj też przesyłanie niektórych rzeczy. Więc jest co jeszcze tutaj do dołączenia. No i zastanawiam się, ile nam zejdzie jeszcze na tworzeniu fiksonów i innych rzeczy czasu, bo nie znam receptury na to. Nie wiem, co jest potrzebne do tego. Więc to też może być różnie. A deficyty turbosilników są spore. Myślałem, że to będzie formalność, ale niestety nie. Myślę, że jak tam te wyniki troszkę się usprawnią, to tutaj już bez problemu pójdą turbosilniki. Ale to też 250 minut na minie. Więc bym się tam nawet pokusił, żeby tymczasowo smerlopsy wrzucić, jak sobie zdobędziemy, żeby ich więcej wyprodukować. Bo szybciej będziemy mieli te oscylatory niż turbosilniki. Chyba, że ja mam gdzieś jeszcze tutaj schowane turbosilniki i o tym nie wiem. Mam 100 sztuk. Na troszkę więcej niż 100 sztuk. Może jeszcze je znajdziemy. Gdzieś przy dyskach. To też może jest taka szansa. Więc tym bardziej idziemy na eksplorację już od kolejnego odcinka. Amunicję mamy. Tu tylko sobie jeszcze tą amunicję uzupełnimy. Ale idziemy, wiecie, na taką solidniejszą wyprawę. Więc przygotowania już teraz pocznę. Nobeliski. Dwa staki wystarczą. Turbo amunicję bierzemy 3. Naprowadzającej bierzemy 4. I jeszcze potrzebujemy. Filtry. Gdzie ja trzymam filtry? Tutaj mamy filtry. Filtrów bym wziął 2 staki. Kryształu czasu bym odłożył. Zostawił sobie 1 stak. To przerzucimy, bo tego nie zabieram. To bym też przerzucił. Turbopaliwo, tego bym więcej wziął. No nie, turbopaliwo mi nie jest potrzebne, bo ja latam na tym rakietowym. A niech będzie. 4 staki bym wziął. I to by był nasz wyjściowy sprzęt. Tą całą resztę bym sobie już zostawił. Tu też mamy te biopaliwo stałe, więc zawsze będzie można zasilić jakieś tam elementy na prąd. Zawsze możemy te stąd wyciągać rzeczy. Ostatnim razem mi do dysków brakowało elektromagnetycznych prętów kontrolnych i za pamięci bym je zabrał. Tylko trochę mało ich mam.
Znowu mi się to zapełnia. I się boję, że jak uruchomię jeszcze jeden generator, parę generatorów, to zacznie mi brakować paliwa. To jest ostatnia para i wcześniej mieliśmy problemy przez to, że miałem je wszystkie włączone. Czyżbym miał tylko o jeden za dużo? No i tutaj wszystko jest ładnie wyliczone, bo tutaj nam praktycznie nie pozostają pozostałości ciężkiego oleju. A ja po co lecę? A, po pręty magnetyczne. Mam odpięte z tamtej głównej fabryki, z magazynu w zasadzie. Ale sztylu tu nie chcę zabierać stąd. 63 jak zabierzemy, to myślę, że wam wystarczy. Dobra, ja jestem gotowy na ekspedycję. Turbosilniki w razie co do otwarcia dysków też mam wzięte. Gdzieś tutaj powinny być. 11 sztuk ich tylko mam. Powinno wystarczyć. To zanim ona się wytworzy, to trochę czasu minie. Mi się nie chce tej garstki zabierać ze sobą. A gdzie są moje turbosilniki? Już one powinny się produkować. A to z racji tego, że jest wyłączone. Nie powinno powodować odkładania mi tutaj silników. Chyba, że to są wszystkie silniki, które zostały produkowane i tutaj nam dotarły. A dobra. Chociaż one przejeżdżają tutaj od razu. Ale ja zlamiłem teraz. Przecież one nam się tutaj będą teraz kolekcjonowały. 19 mamy. Wszystko działa jak należy. Dobra, ja nie przedłużam odcinka, bo tak tutaj nic nie skuramy. Bo potrzebujemy iść po ślimaki, dyski, summerlapsy i inne rzeczy, które są w dziczy. No jedyne na co liczę to, że tutaj się nie wykrzeczy mi produkcja paliwa. Może być biednie. Aczkolwiek mamy akumulatory, mamy atom, więc nie powinno być problemu. A tymczasem grał z wami Deku, zostawcie łapkę górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!